okazało się, że jesteś wspaniałą kobietą. Teraz pewnie usłyszymy, jak to było. Wiesz mi, coś u licha ciężkiego robiła dziś w nocy? Nie pozwolę, żebyś sobie zaniedbiła! Wytłukę z siebie prawdę, jeśli mnie do tego zmusisz! Zrobiła? Bardzo byłaś zdziwiona, jak murzyn traktuje kobietę! Raczej damę! Tak powinienem cię nazwać. Jak możesz mówić takie rzeczy? Chcesz powiedzieć, że żałujesz? Że nigdy więcej tego nie zrobisz? To nieprawda. Nie ma ani słowa prawdy w tym, co mówisz. Ty musisz mi uwierzyć. Nic jeszcze mi nie powiedziałaś. Na co czekasz? Żebym cię na kolanach prosił? Jak to jest? Piękna kobieta tarza się z murzynem! Nic takiego się nie stało. A cóż innego robiłabyś na polu? Cerowałam skarpetki? Ja naprawdę wyglądam na takiego durnia! Koniec tego. Wczoraj zobaczyłam cię z tą kobietą. Wierzyć mi się. Uciekłam. Harrison znalazł mnie na polu niedaleko ich domu. To wszystko! Dlaczego teraz nie masz odwagi otworzyć ust? Widziałam cię z nią. Szpiegujesz mnie, co? Nie. Nie szpieguję. Szukałam cię. I nie miałam pojęcia, że znajdę cię w objęciach murzynki. Życie. Wielu białych miewa tutaj czarne kobiety i nikt nie stroi fogów z tego powodu. Jeszcze wielu rzeczy musisz się nauczyć. Mylisz się. Z tym się nie pogodzę. I tego ty się musisz nauczyć. Nie będziesz przychodził do mnie od tej murzynki. Próbujesz udawać niedostępną kobietę. Jesteś moją żoną. I będziesz robiła wszystko to, co ci każę. Czy ci się to podoba, czy nie? I wbij to sobie do głowy! Bo tak ma być! Odchodzę. Nie zostanę. Kłopot z tobą polega na tym, żeś jeszcze ode mnie nie dostała. Masz ochotę jeszcze raz powtórzyć to, coś powiedziała?